Na program zaprasza Bonimet, producent Bonidermu, mydła ziołowego do pielęgnacji skóry w alergiach i trądziku. Państwu kolejne pytania, które spłynęły do nas. Proszę o pomoc, moja znajoma ma skupiska wysypek nadgarstki, szyja, brzuch, wysypka boli, swędzi, u dermatologa już pani była, ale bez skutku i dermatolog nie rozpoznał konkretnej jednostki chorobowej. No może rozpoznał, może nie, trudno powiedzieć. W każdym razie, co możemy w takiej sytuacji, zdjęcia pani nam tutaj przysłała, więc mam te zdjęcia przed sobą. Co możemy tutaj domniemywać, iż cóż to może być? No mogą to być zmiany alergiczne. Zmiany alergiczne, jeżeli są, to są spowodowane zazwyczaj alergenem. Może to być alergen, który ta pani na przykład miała kontakt poprzez zmianę proszku do prania na przykład, bądź też jakiś inny kontakt z alergenem. Może to być alergen pokarmowy, który na przykład zjadła i takie efekty na skórze wywołał. Jakikolwiek by to nie był alergen, to olej czarnuszki siewnej, najlepiej w kapsułkach, my taki wykorzystujemy w naszym Centrum Zioł Lecznictwa Ojca Grzegorza Sroki, jest skutecznym środkiem, który może pomóc w tej terapii. Ale należy też stosować coś na skórę. Jeżeli taka wysypka na przykład byłaby z wysypką mocno zapalną, wtedy stosujemy kremy ziołowe, bogate w rumianek, w nagietek, w olejki eteryczne. I też takowe stosujemy. Bądź też kremy, na przykład jeżeli są to ropne wysypki, zawierające w swoim składzie propolis, olej grzewa herbacianego, olej cytrynelowy. Taki propolis jest bardzo silnym antybiotykiem i tutaj też by się nam sprawdził. Mamy też takie specjalne mydło ziołowe, które używamy w takich sytuacjach i ono nie jest może do końca świetnie pieniącym się mydłem, ale jest to dla mydło przeznaczone dla osób z dużą alergią, ze stanami zapalnymi i ono się znakomicie sprawdza w tych sytuacjach. Należy też podejrzewać sytuację taką, iż może to być alergia pokarmowa i jeżeli taka pokarmowa alergia jest i daje takie objawy, czy pacjent to jest w stanie stwierdzić, bo po jedzeniu jakimś ma takie to objawy, to wtedy trzeba wzmocnić barierę śluzówkową, czyli jakby zmniejszyć przenikalność jelit przez ewentualne antygeny. I taka mieszanka ziołowa bogata w rumianek, babkę lancetowatą, nagietek, koperek, anyżek, kminek, my też u siebie stosujemy. Zresztą recepturę tej mieszanki Państwo widzicie na ekranie. Drugie pytanie się wiąże z tym pierwszym. Mam swędzące i piekące zmiany na ciele. Oczywiście może to być również alergia, to jest pierwsza sprawa, ale trzeba pamiętać też o tym, że zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku możemy mieć do czynienia z chorobą pasożytniczą, która daje takie efekty, więc może warto byłoby pomyśleć o jakichś ziołach, które będą leczyły choroby pasożytnicze. My używamy taki syrop ziołowy w naszym Centrum Ziół Lecznictwa, ale pamiętajcie Państwo, że olej z czarnuszki siewnej również działa przeciwpasożytniczo. Jeżeli dolegliwości skóry mają charakter piekący, są takie bóle piekące, często mają podłoże emocjonalne, zwłaszcza depresyjne i to też trzeba brać pod uwagę i wtedy należy się odwołać na przykład do takiego działu, jakim jest dziurawiec. Tak więc skóra jest najczęściej manifestacją zaburzeń ogólnoustrojowych i tak to trzeba traktować. Sponsorem programu był Bonimet, producent Bonidermu, mydła ziołowego do pielęgnacji skóry w alergiach i trądziku.